Hej, witam was na kanale. Trzeci dzień Expo tworzył Anvil Aerospace. Anvil, jak producent znany jest przede wszystkim za swojej serii średnich myśliwców Hornet, jak również statku Karak, czyli topowej jednostki eksploracyjnej. Choć prawdę mówiąc, właściwie wszystkie statki ze stajni Anvil są warte uwagi i są bardzo powszechnie lubiane i często wybierane przez graczy. W pierwszej hali Expo zobaczymy Karak. Czyli największy i chyba całkiem obiektywnie mogę stwierdzić najlepszy eksploracyjny statek w grze. Wielu może mówić, że jest to ogólnie najlepszy statek w grze, ponieważ jest on na tyle uniwersalny, że praktycznie wszystko możemy wykonać przy jego pomocy. Możemy dostarczać paczki, owszem. Możemy handlować, ponieważ posiada on 456 jednostek SCU. No i tak naprawdę jest on całkiem niezły w walce. A towarzyszy mu przy tym wszystkim ten oto mały stateczek, czyli Pisces. Jest to jednostka dedykowana do hangaru Karak. Jest to lekki okręt zwiadowczy, który posiada też własne uzbrojenie, a także własne miejsce na cargo. To prawda niewielkie, ale spokojnie damy radę wykonywać misje na paczki, jak również wiele innych zadań. Poza Karak, w pierwszej sali znajdzie się też dobrze wszystkim znany i lubiany lekki myśliwiec Arrow, jak również Hawk, lekki myśliwiec wyposażony w EMP, zdolny do wyłączenia elektroniki we wrogich statkach. Dwoma ostatnimi statkami w pierwszej sali Expo jest Gladiator, lekki statek z całkiem niezłym uzbrojeniem, jak również mogąc spełnić rolę bombowca, oraz Hurricane, czyli ciężki myśliwiec przeznaczony dla dwuosobowej załogi. Następna sala Expo dedykowana została serii statków Hornet, średnich myśliwców ze stajni Anvil. Pierwszym z Hornetów jest podstawowa wersja wojskowa, czyli F-7A. Kolejnym jest model F-7C, czyli wersja cywilna, lżej uzbrojona od wersji militarnej. F-7C Wildfire jest z kolei wersją ze szczególnym loadoutem oraz wyglądem. Jest ona dedykowana postaci ze Squadron 42. Kolejną wersją jest Hornet F-7CM Super Hornet, czyli jest to najlepiej uzbrojona wersja cywilna. Są również dwie wersje specjalistyczne. Pierwszą z nich jest Hornet F-7CR Hornet Tracker, czyli wersja wyposażona w rozbudowany skaner, służąca do zwiadu, eksploracji, a także mogą zastanowić jednostkę dowodzenia eskadry. Ostatnim z Hornetów jest model F-7CS Ghost, czyli wariant w technologii stealth, wyposażony w podzespoły o niższej emisji promieniowania podczerwonego oraz niższej emisji fal elektromagnetycznych. Przechodząc do ostatniej sali wystawowej Anvil, znajdziemy trzy kolejne pojazdy. Pierwszym ze statków tej sali jest Terrapin, czyli ciężko opancerzony statek zwiadowczy, dostosowany do długich lotów i patroli. Jest również F-8 Lightning, czyli wersja rozwojowa statków w serii Hornet. Jest to ciężki myśliwiec zarezerwowany dla elitarnych eskadr w flotie Imperium. Ostatni ze statków to statek desantowy Valkyrie. Solidnie uzbrojona jednostka zdolna do rozmieszczenia piechoty wraz z pojazdem bojowym, jak również podjęcia piechoty z ziemi. Na niższym poziomie znajdziemy również póki co jedyny pojazd kołowy Anvil, czyli Ballista. Jest to mobilna wyrzutnia pocisków przeciwpowietrznych. Na sam koniec, w sali holograficznej znajdziemy już tylko jeden statek. Jest nim Anvil Crucible. I właściwie jest to latający toolbox. Jego przeznaczeniem będzie naprawianie innych pojazdów oraz ich podzespołów. Będzie wyposażony w kilka bardzo ciekawych funkcji. Między innymi w obrotowy mostek,
odczepiamy powierzchnię roboczą. Będzie ona zapewne potrzebna dla ludzkiej załogi, jeżeli będzie musiała wyjść dokonać napraw ręcznie. A także uniwersalne ramiona naprawcze oraz centrum dowodzenia dronami, jak i same drony naprawcze. Może to jest tylko moja opinia, ale według mnie każda wystawa Anvil jest naprawdę wyjątkowa. Wichstein nie ma chyba statku, którego gdzieś tam podświadomie chociaż trochę bym nie chciał. Albo pomyślałbym, że nie chcę tego statku Anvil, bo on mi się nie przyda. Nie, tak nie jest, bo każdy statek Anvil jest naprawdę bardzo solidną maszyną w swojej klasie i każdy świetnie spełnia swoją rolę. Właściwie teraz sam poluję potwornie na statek Valkyrie, gdyż nieziemsko mi się on podoba i bardzo chciałbym go mieć w swojej flocie, gdyż uważam, że byłby idealny do i fajnej załogowej gry. Już sobie wyobrażam wszystkie desanty naziemne, piechotę wybiegającą wraz z jakimś pojazdem typu Ursa. No, ten statek naprawdę trzyma klimat. W tym roku niestety nie uda mi się już go zakupić, ponieważ Expo w ciągu tych 3 dni zeżarło właściwie cały mój dostępny budżet. Ale mam nadzieję, że uda się to za rok. Właściwie na temat każdego statku Anvil mógłbym powiedzieć bardzo wiele. O każdym mógłbym się rozgadać, bo naprawdę wszystkie są fenomenalne. Ale to nie jest film o takim przeznaczeniu. Tutaj chciałem tylko rzucić kilka słów na temat tego, co widzimy bądź widzieliśmy na Expo. Ale w swoim hangarze posiadam kilka statków, więc z tej stajni. Więc myślę, że kiedyś być może stworzę jakieś recenzje i wrzucę parę własnych przemyśleń na temat każdego z nich. Tym samym niedługo kończy się Expo Anvil, a już o godzinie 17 do akcji wkracza Crusader Industries. Więc zobaczymy tam z całą pewnością nowego Mercury Star Runnera, jak również ujrzymy w jakiejś formie statki z serii Hercules. Prawdopodobnie są to nadal hologramy, ale same statki są już w końcowej etapie produkcji, więc niedługo zapewne ujrzymy Herkulesy także w grze. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia.